Sandra, jak samopoczucie przed jutrzejszym dniem? Bardzo dobrze. Tak? Będzie ok? Będzie dobrze. Nie zrobimy ci wstydu? Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że sama sobie wstydu nie zrobię. No jak? Powiedz, co się dzieje. Opowiadaj, Magda, opowiadaj, co się dzieje, powiedz. Co się dzieje? No. Ustalamy nowe stanowisko naszej pracy. No dobra, Robert, co tu się odpiernicza, powiedz. No co cię tak zatkało? Zobaczył kamerę i normalnie, słuchaj, zrobił słupka jak zając. Sandra, powiedz, co robisz. No, więc trzeba go wykąpać, przygotować. Niech najpierw będzie kąpany, później będziemy go suszyć, modelować włos. Zrobimy mu lekką higienę łapkę. No i długi modyk, nie będziemy wszystko pogotowe. Ja tam lubię gadać z Robertem. No Robert, co teraz robisz, powiedz. Znowu go zatkało, no po prostu on widzi kamerę i po nim. Ja to... Fajnie będzie na seminarium. Ja myślałam, że to takie małe. Słuchajcie, jest mi bardzo miło gościć was tu wszystkich. Dziękuję bardzo. Co mogę sobie powiedzieć? Mieszkam na co dzień w Irlandii, mam swój salon 13 lat. Salon mam od 7 lat, a pracuję 13 lat w groomingu. Przed otwarciem własnego salonu pracowałam w kilku różnych w Irlandii. Co jeszcze? Robiłam seminaria i warsztaty szkoleniowe u Julii Marenkowej, u Nataszy Kolbe. Pracowałam z nimi jeden do jednego. W tym roku, w styczniu, odwiedziłam szkołę w Chinach u Mavis Hao. Byłam prawie 10 dni, w szkole byłam tydzień, także była to moja podróż życia, więc było nam bardzo miło. No i poznałam troszeczkę tajniki chińskiego stylu. Sandro, przyjechałaś do nas z Irlandii. Jakie style strzyżenia są najbardziej popularne w tym kraju? Przede wszystkim to, co jest praktyczne dla klienta. To znaczy, klienci irlandzcy lubią, jak piesek wygląda ładnie, schludnie, przede wszystkim krótko, gdzie nie muszą za dużo bawić się w pielęgnację w domu. Oczywiście odwiedzają salony często, ale jak jest piesek chludnie zrobiony, króciutko, podobają się. Styl azjatycki, stricte styl azjatycki nie jest aż tak preferowany, to znaczy nie zostawiamy bardzo długich łap, ale jeżeli ma ładnie zrobiony pyszczek, to jest połowa sukcesu i to się bardzo podoba ludziom. Jak często klienci przychodzą do salonu? Moi klienci są z reguły do 6 tygodni. Co jest najważniejsze w stylu azjatyckim? W stylu azjatyckim najważniejsze jest to, aby pies wyglądał jak maskotka. Żeby nadać mu taki wizerunek słodkiego pluszaka. Buźki azjatyckie muszą wyglądać tak, jakby się pies do nas cały czas uśmiechał. Także to jest najważniejsze. Azjaci uwielbiają długie łapy u psów. Długie włosy na łapach u psów. No, to są właśnie przede wszystkim szczegóły stylu azjatyckiego. Najpopularniejsze rasy, które odwiedzają twój salon? Przede wszystkim to są biszony, biszonopodobne, maltańczyki i wszystkiego rodzaju podobne psy. Z takich małych, ozdobnych ras to są takie. Shih Tzu też się zdarzają, jest bardzo mało Yorków. No i psy. Typowo, Irlandia słynie z tego, że to jest zielona wyspa, także to są psy typowo pracujące, collie, Springer Spaniele, dużo Cocker Spanieli. Tak.
Jeżeli chcecie robić to, co kochacie, a kochacie zwierzęta, to dobrze trafiliście. Szkoła Psi Salon Ewy Grabowskiej jest właśnie dla Was. Zawód psiego fryzjera to nie tylko olbrzymia satysfakcja i dobre zarobki. To także praca z niezwykle wdzięcznymi i cudownymi klientami. Jeśli zastanawiacie się, jaką drogę zawodową wybrać lub... Jesteś groomerem? A może chcesz nim zostać? Dobrze trafiłeś. Grooming Łączy Ludzi jest właśnie dla Ciebie. Podnieś swoje kwalifikacje, naucz się nowych technik, śledź nowe trendy w groomingu. Grupa Psi Salon Ewa Grabowska stworzyła tę markę właśnie dla Ciebie. Połącz pasję z wykonywaniem zawodu. Nie przegap okazji. Dołącz do nas. Magda, tam liczysz, kasa się zgadza? Ja pierdolę. Ale generalnie jesteś, ktoś się pomylił na twoją korzyść czy na niekorzyść? Czyli jesteś do przodu, czyli jest dobrze. No. Nie zgadza się, ale wyszłaś na swoje, nie? Słuchajcie, możecie coś powiedzieć na temat tego ciasta? To nie muszą być uczciwe rzeczy. Jeszcze nie próbowałam, ale nie wiem ile pikna. A wiecie skąd przyjechało? Z Łasku. Jest takie miasto w Polsce. Naprawdę wam smakuje? Magda, słyszysz, co się dzieje w ogóle? Chcesz coś powiedzieć? Sandro, co nabyłaś? To była przepiękna dzieje bransoletki. Z pieseczkiem i z nożyczkami. Wow. Atrybu prawdziwego groomera. Co kupujesz? A ty nie ma złotej. I dzisiaj jest w ogóle promocja. Złoto w cenie tombaku. Jak przygotowujesz sierść, włos do strzyżenia w stylu koreańskim? Tutaj nie ma wielkiej filozofii, bo tutaj pies powinien być dobrze wykąpany, dobrze wysuszony, włos wymodelowany. Przede wszystkim kwestią jest taką, że pyski muszą być dobrze wysuszone, bo jeżeli mamy różne zacieki lub też pies cały czas, tak jak ona, cały czas zieje i wystawia pysk, to wtedy jednak oblizuje się, ten pysk jest mokry i nigdy nie wytniemy dobrze tego pyska. Także nie ma filozofii, po prostu musi być dobrze pies wykąpany,
i wysuszone i wyczesane. A na jakich kosmetykach pracujesz w Irlandii? Nie jest tak, że jestem związana do jakiejś marki kosmetyków. Różnych używam. Mam kosmetyki Double K, Pet Silk. Uwielbiam Special One, którą mam koszulkę. Są to naprawdę bardzo dobrej jakościowej kosmetyki. Także można powiedzieć, że z jakiejś każdej marki mam swój ulubiony kosmetyk, który mi się sprawdza na danym włosie. Sandro, byłaś na szkoleniu w Chinach. Jak wygląda takie szkolenie? Jak długo trwa? Więc szkolenie w Chinach trwa tak długo, jak potrzebujesz. To znaczy w szkole, w której byłam, jest to szkoła Yin Li Academy Mavis Hao. Na zasadzie, jaki jest twój poziom groomingu, bo możesz przyjechać na tydzień, możesz przyjechać na 2 tygodnie, możesz zostać na miesiąc, to też zależy od funduszy oczywiście. Także szkoła jest bardzo duża, przyjmuje bardzo dużą ilość studentów, przede wszystkim z Chin, międzynarodowych także, ale przede wszystkim są to studenci z Chin. Ja akurat byłam na szkoleniu tygodniowym, gdzie tylko fokusowaliśmy się na typowo stricte azjatyckie cięcia różnych ras, ale można przede wszystkim przyjechać i poprosić, że się chce daną rasę. Także można wałkować przez kilka dni pudle w stylach azjatyckich, biszony. Także tak to wygląda. Jak wygląda taki dzień osoby, która się szkoli? Bardzo intensywnie, ponieważ jest tam, przybija się bardzo dużo ludzi. Nie jest to tak, że mamy cały czas nauczyciela nad sobą, bardzo dużo rzeczy robimy sami. Oczywiście, jeżeli to są już osoby, które mają jakieś doświadczenie w groomingu, troszkę więcej lat. Także wszystko musimy robić od A do Z sami. Kąpać takiego psa, wysuszyć go, przygotować wszystko. No i później szczerzemy i wtedy nauczyciel pokazuje nam jedną stronę psa. Musimy dokończyć drugą. Przychodzi, oczywiście wołamy go, czy dobrze robimy, czy idziemy w dobrym kierunku. On wtedy nam koryguje błędy, poprawia nas. No a potem następuje, akurat u Mavis tak jest, którzy kochają fotografię, zdjęcia i cała otoczka do fotografowania tego psa, jak jest pięknie zrobiony, ubieranie go w różne rodzaju kołnierzyki, ubranka. Także no, dzień jest bardzo intensywny, szkoła otwiera się od godziny 6, zamyka się do godziny 12 w nocy. Czasami Mavis opowiadała, jak potrafili spędzać do 3-4 nad ranem, szczyt jeszcze psy. My akurat mieliśmy, nasz czas był od godziny 9 do godziny takiej 7-8 byliśmy w szkole. To zapytam, podchwytliwe pytanie zadam, twoje najdroższe nożyczki, ile kosztowały? Moje najdroższe nożyczki kosztowały no, 300 euro. Tak myślę, że to jest taki pułap. Jak ci się podobało Shih Tzu? Ale przed czy po było piękne? A przed? Taki szok. To się nagadałaś. Ale zrobiłabyś lepiej, czy? Nie, myślę, że nie. Czyli może być. No dobra. Idę dalej. Robert, no jak wam poszło? Fantastycznie. Magda, czy potwierdzasz? Tak, oczywiście. Jak zawsze boska atmosfera. Ale ja cię nie pytam o atmosferę, tylko jak wam poszło. Ale chodzi ci o sprzedaż? No. Tajemnica handlowa. Dobre. We'll be right back.
Magda, co robisz? Ja próbuję przeżyć. Od pierwszego do pierwszego, nie? Tak. No właśnie. Ciężkie to życie. Chodzę psa. No to widzę akurat, ale tak prywatnie co robisz, nie? Tak prywatnie co robię? No. Jestem żoną mojego męża. No mąż co na to? Ogólnie zadowolony, czy? Na razie się nie rozwodzi. No ale wiesz, rozwód a zadowolenie to są dwie różne sprawy. No zadowolony czy niezadowolony? To pytanie do mojego męża, nie do mnie. No on taki małomówny, ci powiem trochę. Mój mąż? No. Nie, może akurat... Nie, ogólnie jest dużo gada. On cały czas gada. On nie tylko gada. Jeszcze posadzi go przy stole, daje mu sposoby do tego, żeby się zabawiał, jeśli gada, to kto wiesz o